9. Gminny przegląd tradycji wielkanocnych, czyli pisanki, palmy, koszyczki, wszelkiego rodzaju dekoracje świąteczne, serwety ręcznie wykonane, oczywiście miody, produkty kulinarne, wszystko to, co jest nam niezbędne do uczczenia tych świąt i myślę, że bardzo smaczne i ciekawe. Czy można powiedzieć, że to już jest tradycja w Janowie Podlaskim? Tak, jest to tradycja. Nasi mieszkańcy czekają na ten kiermasz, dopytują się, czy będzie w tym roku, kiedy będzie, bo zakładają tutaj zaopatrzenie się na tym kiermaszu w różnego rodzaju produkty. Też przychodzi dużo młodzieży, pyta na przykład, czy będą lizaki ręcznie wykonywane, więc myślę, że warto to organizować. Czy można powiedzieć o jakiejś modzie na te święta, jakiś kolor, być może jakiś atrybut, który wchodzi, czy nawet panie, które wykonują swoje prace ręcznie, a sporo jest takich pań przecież tutaj w Janowie Podlaskim. Czy można powiedzieć, że jest jakaś w tym roku moda na coś? Myślę, że nie. I ponieważ tradycja świąt wielkanocnych to jest tradycja ferii kolorów, ferii barw. To są kolory na pewno wiosenne, zielenie, żółcie, ale i pomarańcze, i czerwień się znajduje. Także myślę, że jest to, nie można określić tutaj mody. Zresztą ja jestem przeciwna takiej właśnie, takim postrzeganiu i świąt, i wykonywania prac, ponieważ nasza kultura, nasza tradycja ma różnorodność kolorystyczną w sobie, więc zaniechanie tego byłoby błędem. A jeżeli nasze te produkty rękodzielnicze mają być tradycyjne, to one właśnie mają być kolorowe, mają przyciągać wzrok i cieszyć nas tymi kolorami. Wesołych świąt? Oczywiście. Przede wszystkim spokojnych, radosnych, rodzinnych, z lanym dyngusem, ze smacznym jajkiem, z radością, z rodziną przy stole. Wszystkiego co najlepsze. Wesołego Alleluja. Dziękuję. Dzień dobry. No, spotykamy się w okresie przedświątecznym. To już panią dyrektor wypytałem o tym, o to, co mamy ciekawego na kiermaszu. Pana zapytam o te tradycje wielkanocne, które być może na pana stole, w pana domu od wielu dziesiątków lat pojawiają się. Państwo, dzień dobry. Cieszę się bardzo, że możemy się spotkać w tym miejscu po raz kolejny. I tutaj wielkie podziękowanie pani dyrektor, że organizuje ten kiermasz, bo on się stał już takim naszym elementem przedświątecznym, wprowadzającym w klimat świąt. A dzisiaj to tak się nawet fajnie składa, że mamy i kiermasz, i rekolekcje, więc naprawdę jesteśmy już widać w okresie ściśle przedświątecznym i cieszę się bardzo, że mieszkańcy w tym momencie mogą sobie jeszcze pozwolić na zakup różnych upominków i spraw związanych ze świętami, jak palmy, pisanki i wiele, wiele innych rzeczy, które można tu nabyć. Ja też jestem na etapie poszukiwania pisanek, bo tak się składa, że mam wnuki i te wnuki wybierają się do mnie, więc te pisanki, które się znajdują tutaj na tym kiermaszu, na pewno znajdą się na naszym stole. Właśnie to jest ten element, który pojawia się. No i oczywiście jajeczka. I tutaj mogę powiedzieć, że takim elementem naszych świąt jest poszukiwanie jajek właśnie na działce przez naszych wnuków, co się cieszy wyjątkowo popularnością wśród moich dwóch chłopaków. Ale tak poza tym to cieszę się bardzo, że jest to takie miejsce, że ten dzisiejszy kiermasz pisał się już, można powiedzieć, w kalendarz takich wydarzeń w naszej gminie i to cieszy, bo wszyscy wiedzą, że mogą przyjść tutaj, mogą się spotkać, przy okazji jeszcze coś nabyć sobie nasz stół świąteczny. A z okazji zbliżających się świąt chciałbym wszystkim złożyć najlepsze życzenia. Życzę zdrowych, spokojnych świąt spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Życzę dużo słońca, uśmiechu na co dzień, no, smacznego jajka i proszę się nie dać oblać za bardzo. Dziękuję, wszystkiego dobrego.